Gdy niejasne są dla kogoś motywy czyichś zachowań i działań, to należy podejrzewać, że chodzi o pieniądze i interesy ekonomiczne. Kończy się projekt Dom Ekipy. Jest to konflikt, który jest oparty o pieniądze. To, co się u nas gdzieś tam podziało prywatnie. Pieniądze były tam duże. Reszta ekipy została leciutko wydemana. Tak naprawdę ekipa jako grupka przyjaciół nagrywająca wspólnie ze sobą filmy już dawno się skończyła. Mogliśmy to zaobserwować na kanale Freeza, gdzie z biegiem czasu coraz rzadziej pojawiali się członkowie ekipy na rzecz osób z projektu Gen Z. Marcysia nie występowała na kanale Versof, a na przykład Patę z większość swoich filmów stworzył sam. Generalnie ekipa podzieliła się na dwa obozy. Po jednej stronie barykady stanęli Freeze, Versof, Wujek Łuki oraz Fusialka. Natomiast z drugiej strony mamy całą resztę. Tylko dlaczego tak się stało? Ekipa przez 3,5 roku mieszkała ze sobą w jednym domu. To jest kilkanaście różnych osób, różnych charakterów, zamkniętych pod jednym dachem. Każdy z członków, decydując się na to, musiał pójść na jakieś kompromisy i po prostu poświęcić się temu projektowi. Takie mieszkanie ze sobą musiało generować wiele kłótni, o których pewnie nigdy się nie dowiemy, bo każdy ma między sobą podpisane umowy. Nikt nie ma o tym pojęcia, a jakieś moje kłótnie czy coś, to był jakiś dramat po prostu. No jednak mieszkanie ze sobą generuje troszeczkę też, wiesz, zgrzytów, nie? I no było parę, wiesz, kłótni, nie? To jakiś telefon rozwaliłem, wiesz, z gniewu, wiesz, zrzuciłem nim Stacey już coś. To w pewnym momencie mi uświadomiło, że tutaj niby jest tak fajnie, wszyscy widzą, że jestem taki super chłopak. Mm-hmm. Tu robię jakieś fajne, wiesz, ruchy, rzeczy, tu nagrywamy super filmiki. Poza tym logiczne jest, że każdy w końcu chciał pójść w swoją stronę. Niektórzy myślą już o ślubie i rodzicielstwie. Pozostali mogą mieć inne plany, które niekoniecznie muszą pokrywać się z celami ekipy. Mamy 25 lat, nie? My z Werą jesteśmy zaręczeni, więc za niedługo będziemy planować ślub, za niedługo będziemy być może myśleli o rodzicielstwie. Ekipa przestaje obserwować się na Instagramie. Mini Mike odobserwował Freeza, Versof i Wujka Łukiego. Followy nawzajem zebrali sobie także Patec i Wujek Łuki. Dodatkowo Mini Mike prawdopodobnie zmienił management, co można wywnioskować po zmianie jego maila kontaktowego. Wychodzi na to, że Freeze jednak widział w tym przede wszystkim biznes i to, że specjalnie szukał osoby niskorosłej poprzez post na Facebooku, nie mogło być przypadkiem. No, wtedy się trochę zawiodłem na Karolu. Taki post zdradził mi jego biznesowe podejście. Czysto biznesowe podejście do tego, nie? Do Freeza trafiłem tak, że gościu, który był menadżerem w Afterbangu, się z Karolem znał. Karol dał jakieś ogłoszenie na Facebooku, no i mnie polecił. Być może ta wielka przyjaźń między nimi w ogóle nigdy nie miała miejsca. Jak te podgrzewacze do butów, co jak byliśmy zmuszani do robienia igla przez Karola Wiśniewskiego. Oglądaj ten film do końca, aby poznać prawdziwy powód rozpadu ekipy. Dodatkowo co chwilę wbijane są szpileczki na Twitterze. Freeze dodaje tweeta, że jego jutrzejszy film jest złotem, na co Nowciek odpowiada, że nie wszystko złoto, co się świeci. Karol nagrał 4 filmy na wakacjach, na co Trąba odpowiada, że cieszy się w końcu z wakacji bez kamer. Patec ironicznie odpowiada na tweeta Freeza z wyjaśnieniami o końcu ekipy. Trąba polubił tweeta Zebo, gdzie ten napisał, że ekipa nic nie może mówić przez NDA. Fusialka jako jedyna nagrywa film pożegnalny, gdzie twierdzi, że nie udało się zebrać wszystkich członków. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ostatni film z tego domu, chciałam, żeby był to odcinek z wszystkimi członkami ekipy, ale się nie udało. Na co Trąba odpowiada, że nawet się o to nie zapytała. Ekipa przestaje dodawać się do opisów w swoich filmach. Na przykład Mini Mike i Nowciak nie dodają Freeza, a Patet, Trąba, Fusialka i Paulina w ogóle nie dodają sociali innych ekipowiczów. Generalnie wszystkie te rzeczy wydają się być bardzo płache, ale gdy zbierzemy je wszystkie razem, to ewidentnie jest coś na rzeczy. Dla przykładu Freeze także zabrał followa Nitrozyniakowi, gdy się pokłócili, bo chciał się totalnie od niego odciąć. Czy można powiedzieć, że to był też jeden z powodów zabrania mu followa? No tak, oczywiście, ja się odcinam, nie? Jakby nie ma dla mnie gościa, jakby nie istnieje. Jeśli podobają ci się takie analizy, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nic cię nie ominęło. Oglądaj ten film do końca, aby poznać prawdziwy powód rozpadu ekipy. W Biedronkach pojawiły się nowe donaty ekipy. Na opakowaniach jednak zabrakło podpisów członków Starej Gwardii. A w zamian pojawiły się podpisy osób z projektu Gen Z. Zniknęły podpisy Trąby, Marcysi, Poczciwego Krzycha, Murcik, Snowciaksa, Mini Majka i Pateckiego. Co ciekawe, na nowym opakowaniu jest podpis Pauliny, czyli dziewczyny Mini Majka. Freeze wydaje się być takim typowym biznesmenem, który gdy kończy jeden projekt, to od razu przenosi całą swoją energię na następny, pomijając w tym wszystkim przyjaźń i relacje z drugim człowiekiem. To wszystko może prowadzić do tego, że niektórzy członkowie ekipy mogą mieć po prostu żal do Karola o to, że odstawił w zapomnienie tyle lat wspólnej pracy. Czyli tak jakby wyrzucił projekt ekipy do śmieci. No chyba, że jest jakiś inny powód. Chyba coś poszło o tą spółkę akcyjną. Jeżeli ekipa się pokłóci, to mówiłem, o co się pokłóci? O pieniądze. Koniec końców zarobił na niej tylko Freeze i Wujaszek, a reszta ekipy została, że tak powiem, leciutko wydemana i od tego się wszystko zaczęło. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i myślę, że tak było w przypadku ekipy, zresztą coś tam wiem. Jest to konflikt, który na pewno w jakiejś mierze jest oparty o pieniądze. Nie ma się co dziwić, bo pieniądze były tam duże, więc było się o co pokłócić i wiem, że jakiegoś
tam powrotu nie będzie? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.